Można znać rekordy pogodowe dla Polski, dla Australii albo dla Ameryki Północnej. Można wiedzieć, ile śniegu leży na Kasprowym Wierchu w dniu 30 kwietnia 2012 roku. Można też pamiętać, jak się strzelało bramki reprezentacji Tunezji w meczu z dziennikarzami. A także można schudnąć w ciągu 6 tygodni 13 kg. Można też biegać na 10 km i osiągać czas odpowiedni do wieku albo nawet jeszcze lepszy. Ale można też spotkać się w dobrym swoim życiu. Ja miałem przyjemność spotkać się z Panem Bogiem. Utożsamiam to ze spotkaniem z Jezusem i od tego momentu moje życie nabrało nieco innego wymiaru. Kroczę tą drogą od wielu, wielu, wielu lat i chyba może właśnie dlatego na moim sercu zawsze wiosna jest. Zawsze twierdzę, że wszystko zmierza ku dobremu. I uważam, że jeżeli każdy z nas spotkał się w swoim życiu z Panem Bogiem, z Jezusem, to gdzieś to powinien uzewnętrzniać. Kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem. Nie wstydzę się Jezusa. Nie przez przypadek dzisiaj się spotykamy. I mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. Akcja ruszyła w roku 2011, a w kwietniu, pod koniec kwietnia 2012 już ponad 800 tysięcy osób zadeklarowało podobne słowa jak ja. No więc mam nadzieję, że co, że będziemy tworzyć te dobre klimaty. I będzie tego dobra coraz więcej. Jak tych ptaków, które tak pięknie śpiewają. Życie jest piękne.